Ochojcu, zaraz koło rezerwatu. I tutaj w Ochojcu piosenkę mamy o koniu, więc taka też takie otoczenie. I nauczymy Was dzisiaj tańczyć walczyka. No to chyba wypadałoby ściągnąć ten wielki bęben. Na początek, tak jak przy poleczce, pokażę Wam krok podstawowy. Krok podstawowy walczyka rozliczamy na trzy, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mamy akcent na raz i wtedy też wykonujemy większy krok, czyli idziemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Na jedną stronę, na drugą. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Do przodu, do tyłu. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Może tyle wystarczy w samotności, ponieważ walczyk to oczywiście też jest taniec w parach. Kuba, zapraszam Cię teraz do tańca. Możemy zacząć od takiego kółeczka. Po prostu każda osoba z pary idzie, skręcamy się lekko w bok, czyli powiedzmy, że w lewą stronę, tak żeby każdy szedł po kółeczku. I w ten sposób pójdziemy sobie tym krokiem podstawowym walczyka. Raz, dwa, trzy, 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 w drugą. Raz, dwa, trzy, 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 koniec. No i oczywiście tak samo jak przy poleczce, w walczyku możemy złapać się tym trzymaniem tak zwanym zamkniętym, tak jak dorośli zazwyczaj tańczą. Tutaj dyszel, przy koniu się przyda dyszel. I wtedy już po kółeczku jest ciężko iść, bo byśmy musieli stać tak obok siebie. Też można, ale jest trochę trudniej. Więc wtedy idziemy tak jak na początku. Do prawej, do lewej. A druga osoba odwrotnie, czyli po prostu kiedy ja idę tu, to mój partner odbija się tak jak odbicie w lustrze. Jak idę w lewo, to on w prawo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I tym kroczkiem można się po trochu obracać. Trochę obrotu i trochę obrotu. Żeby nie za dużo, żeby się w głowie nie kręciło. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No to teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało do muzyki.